Ile z ciekawości jesteś Mbappé i Van Dijk w formie. Absolutnie kapitalna drużyna tygodnia, a do tego event headliners. Czas odebrać nagrodę za Division Rivals i oczywiście Food Champions. Nie będę kłamał, absolutnie nie jestem niczego pewien. Wiem, że w lidze weekendowej wbiliśmy Golda 2 i wiem, że jeżeli chodzi o mój skład... Nie, to nie jest mój skład. To jest mój skład oczywiście i powiem tak. Jeżeli by tutaj się pojawił pan Kylian Mbappé, jeju, to by było spełnienie moich najskrytszych marzeń. Mam nadzieję, że pan Mbappé spełni moje najskrytsze marzenia, bardzo bym tego chciał. Jakby pojawił się tutaj pan Virgil van Dijk, no to by troszeczkę więcej problemów zrobiło, ale myślę, że dla takiego zawodnika jak Van Dijk raczej warto by było ten skład przebudować. No ewentualnie są oczywiście jeszcze karty z eventu Headliners. Jedno, o co się boję, to absolutnie wczoraj nie zagrałem żadnego spotkania, jeżeli chodzi o Division Rivals. I owszem, jeszcze 2 dni temu miałem sporą przewagę w pierwszej randze, tak jakby, a teraz... Co się dzieje? Halo? Nie da się odebrać nagród za ligę weekendową. Znowu. A few inches later. Moi drodzy, wybiła godzina 14 i chyba coś się odblokowało, ponieważ nagrody jak najbardziej możemy odebrać i udało mi się wbić Golda 2. Niestety zabrakło mi zwycięstwa do Golda 1. No, może następnym razem, teraz ten skład został naprawdę sporo podrasowany, więc mam nadzieję, że może następnym razem uda się nam sięgnąć już po lepszą, jeszcze lepszą rangę, chociaż tak czy siak Gold 2 jest spoko. I mam nadzieję, że ten Gold 2 da nam jakieś naprawdę, naprawdę fajne karty. Powiem tak, no nie będę narzekał, jeżeli trafi się tutaj... W sumie nie wiem, jaka jest drużyna tygodnia. Już wiem, jaka jest drużyna tygodnia. Oprócz oczywiście Mbappé i Van Dijk'a mamy, moi drodzy, jeszcze Thiago, Casemiro, no oni akurat są tak 2/10. Ewentualnie cieszyłbym się na pewno z Haalanda. Haaland też byłby fajny. No i w sumie to by było na tyle. Ale te dwie petardy pod postacią Mbappé i Van Dijk'a, to wygląda naprawdę, naprawdę fantastycznie. Tak więc, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania odbieramy pierwszego player picka i proszę. To się naprosiłem, cholera jasna, 81 punktów overalla najwięcej. To nie jest za dobry rezultat, absolutnie. Mamy tutaj, no Upamecano, wezmę Upamecano, ale 81 punktów overalla? Fuck, zasłużyłem na więcej, zasłużyłem na coś lepszego. Ale dobrze, ja to wszystko puszczę mimo uszu, jeżeli teraz w tej drugiej, jeżeli teraz w tym drugim player picku będzie w porządku, proszę. Niewiele wyprosiłem, Wiska 86, tak więc ani Virgil van Dijk, ani Totem Mbappé, już wiemy, że z player picków do mojej drużyny niestety nie trafią. Wiska, no wątpię nawet, żebym ciebie miał gdzieś wpuścić z ławki rezerwowych Food Champions. Ty chyba pójdziesz, chłopie, tylko i wyłącznie na przepalenie i... Mam nadzieję, że masz tego świadomość, ale overall w porządku, 86 wybieramy, tak więc, moi drodzy, tak wyglądają moje player picki za Golda 2. Mogło być lepiej. Mamy oczywiście jeszcze monety i te Division Rivals, o którym mówiłem, gdzie na dobrą sprawę nie wiem, czy zakwalifikowałem się do tej pierwszej rangi z Division Rivals, czy nie. Wiem, że weźmiemy sobie wymienne paczki, mamy paczkę rzadkich zawodników i mega paczkę, weźmiemy sobie te paczki wymienne, żeby zwiększyć ewentualne prawdopodobieństwo trafienia czegoś dobrego i cholera jasna, nie udało mi się utrzymać tej pierwszej rangi. Nie zagrałem wczoraj żadnego spotkania i tak to niestety się skończyło. Niedobrze, niedobrze, jestem troszeczkę zły, bo grałem, żeby została ta pierwsza ranga, a tak się nie stało, ale moi drodzy, paczki są całkiem przyzwoite. Mamy tutaj złotą paczkę rzadkich kart, paczkę rzadkich zawodników, mega paczkę rzadkich kart razy 2 i mega paczkę, więc zaczniemy sobie od mega paczki, bo tutaj są paczka rzadkich zawodników, albo złotą paczkę rzadkich kart. Weźmy sobie złotą paczkę rzadkich kart, potem mega paczkę i potem przejdziemy do tych mega paczek rzadkich kart, rzadkich zawodników, etc. Pierwsza paczka dzisiaj. Czy będzie już od razu coś? Są ekrany i to są ekrany z Francji. To jest środkowy obrońca. To jest Lenglet! Ej, to jest Lenglet! 85, przez chwilę pomyślałem, że to Umtiti, ale Umtiti przecież ma walkout, a Lenglet nie ma walkoutu, więc 85 Lenglet jak najbardziej, używam go na co dzień w swoim składzie. On chyba jest nadal wart około 20 000 monet, jakoś tak, chyba że zatrzymałem się na cenach sprzed 2 miesięcy. Nie no, nawet... Tak, nawet koło 30. Nawet koło 30, więc Lenglet jak najbardziej to jest traf, myślę, który możemy uznać za dobry, więc jego sobie wyślę na listę transferową, tak samo jak Sztarka. Park de Prince sobie wyślę na listę transferową, to wszystko weźmiemy... Nie, fuck, dlaczego ja to chciałem zwikselować? cholera jasna, nie. No dobrze, pierwsza paczka to były tylko ekrany, ale czy tak naprawdę tylko ekrany? Były to naprawdę przyjemne ekrany, bo Lenglet, spoko, 30 000 monet, fajnie. Tak więc czas na drugą paczkę i czy teraz coś tutaj będzie, moi drodzy? Tutaj są też po raz kolejny ekrany, to jest Brazylia, to jest bramkarz i to jest Inform. Oceniony na 81, tak, Mateusz, oceniony na 81, czyli oprócz niego jeszcze coś tutaj może być. Jeszcze może być coś interesującego, na razie ta 81 to taki chyba wstępniak, bym powiedział. No, Carlos Vela to też tak bez szału, no zawsze jest to 10 000 monet za Quixel Informa, do tego mamy 1000 monet, tych panów sobie squixelujemy i moi drodzy, otwórzmy kolejną paczkę bez zbędnych cięć. Tak więc teraz mega paczki rzadkich kart, a na sam koniec zostawimy sobie paczkę za 50 000 monet, bo wiem, że paczka rzadkich zawodników to jest paczka za 50 000, to jest chyba jedyna, jaką tak ogarniam, że tak to określę tak od razu po nazwie. Tak więc mega paczka rzadkich kart. Walkout! Ej, jest walkout, moi drodzy! To... Czy to jest Erling Haaland? To jest Erling Haaland! Moi drodzy, 86 overalla! Erling Haaland, dwumetrowy kolos, który ma 90 tempa, trafia do mojego zespołu! I to jest akurat pan, którego w Foot Champions bym chyba sobie na ławkę rezerwowych umieścił. Erling Haaland, naprawdę, naprawdę fajna opcja, cieszę się z tego powodu, cieszę się z tego trafu. Super, 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 super. A oprócz Erlinga Haalanda przecież tutaj też coś może być. No dobra, no tu Delani i Giroud to już tak 2 na 10. Ale Erling Haaland, ileż ciekawości jesteś Haaland. Jezu, ja nie wiedziałem, że ty jesteś tyle wart, chłopie. Ja pikole. Ja myślałem, że z 50 000 monet może. Co do jasnej cholery. Chłop, no dobra, w sumie, chłop ma 2 metry, 88 strzelania i 90 tempa, ale ja się nie spodziewałem, że to 300 000 jest warte. What the fuck? Ale dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Czy ktoś w duplikatach? W duplikatach? No tak, nie bardzo, ale cholipka. Jestem naprawdę, naprawdę zadowolony z tego, co dostaliśmy w nominalnej paczce. God damn it. Cholera, absolutnie się nie spodziewałem, że Erling Haaland jest aż tyle wart, naprawdę. I teraz się zastanawiam, czy ja mam dla niego jakiekolwiek miejsce, jeżeli chodzi o mój zespół? Chyba tak nie bardzo, szczerze mówiąc. Chyba tak nie bardzo, zresztą teraz sobie nawet zajrzę do tej mojej drużyny. Jeżeli chodzi o mój skład, no to powiem wam, że tak średnio. Ewentualnie może dałbym mu szansę i dałbym mu zagrać jakiś mecz zamiast Sona, tak chwilowo, żeby go przetestować. Ale chyba ogółem rzecz biorąc bym sprzedał tę kartę, bo na ławce rezerwowych, jeżeli chodzi o napad, no to mam ewentualnie tego Batshuaya, gdzie Batshuayi mi się, powiem szczerze, gra całkiem zaskakująco dobrze. No jest Hakim Ziyech, Rashford. Chyba go sprzedam. No dobra, jeszcze 2 paczki do końca, a tutaj było naprawdę, naprawdę nieźle, więc otwórzmy po raz kolejny mega paczkę rzadkich kart. I no powiem tak, absolutnie, profit już mamy i to w 100%, jeżeli chodzi o te Foot Champions, profit jest. A teraz są jakieś cholernie wielkie ekrany. Bardzo tam u góry rozbłysnęło, nie wiem, czy to oznacza, że to jest... Co to jest? Hamšík? Hamšík, 84, overalla, no... Łożesz ty w mordę kopany, to chyba taka bardziej legenda SBC, można powiedzieć, w FIFA 20. Do niczego innego raczej Hamšík się tutaj nie nadaje. Oprócz tego Kevin Campbell, Promes, Lukas Vasquez, Pulsen Sako, Odegard. Taka paczka... No taka paczka nie za dobra, ta paczka. Ale może nasza ostatnia paczka, czyli paczka za 50 000 monet będzie dobra. Mam nadzieję, paczka za 50 000, Erling Haaland tak czy siak już wpadł, ale może tutaj wpadnie coś jeszcze lepszego? Niestety, to nie jest walkout, moi drodzy, to są po raz kolejny ekrany. Czy to będzie... napastnik? Zlatan Ibrahimović! Moi drodzy, 85 punktów overalla, Ibrakadabra, to też jest w porządku. Podoba mi się to, że jak już są ekrany, to te ekrany są tak czy siak fajne. To są ekrany, które mają jakąś wartość, można powiedzieć. I jak najbardziej, Zlatan Ibrahimović, Ibrakadabra, ja to bym brał w ciemno zasadniczo. No może nie z najlepszej paczki, bo to jest w sumie najlepsza paczka, ale Zlatan, ile ty jesteś wart? No coś jesteś Zlatan wart. Jak najbardziej coś jesteś Zlatan wart. I myślę, że to jest całkiem interesująca sprawa. Dajcie mi znać, moi drodzy, co sądzicie na ten temat. Czy powinienem sprzedać tego Haalanda, czy dać mu może jakąś szansę na grę, chociażby taki jeden testowy mecz, że tak to określę. No chyba, ja raczej jednak bym obstawał przy sprzedaży tego zawodnika, bo jest wart naprawdę, naprawdę sporo, a też tak jakby miejsca tutaj w moim składzie nie odnajdzie póki co. Tutaj oczywiście robimy wyzwania, żeby znalazł się zamiast tego, bo zrobiłem sobie swoją drogą te karty, to jest Player of the Month, ale stwierdziłem, że on tutaj będzie pasował, jeżeli chodzi o zgranie, a kosztował mnie chyba 4000 monet, więc stwierdziłem, no zrobię, co tam, dlaczego by nie. W większości na dobrą sprawę złożyłem ten skład na tego Jeffa, René, Adelaine, ze wszystkich kart, które miałem w klubie i to były karty niewymienne, więc nie przywiązuję do nich jakiejś wielkiej wartości. No i można powiedzieć, że ta karta to taki bardziej zapychacz chwilowy, żeby zajął miejsce po prostu i dał fajne zgranie w celu wykonania tego Aruara, tak czy siak mi się przyda do robienia wyzwań na ikony, na Icon Swapę z Ligę, gdzie tych kart, no, nie mam za dużo w swoim klubie po evencie Toty, o czym zresztą was już informowałem wielokrotnie, że troszeczkę mi klub opustoszał, ale powiem wam tak, teraz jestem naprawdę zadowolony i te nagrody zapamiętam sobie bardzo dobrze, bo wyszły naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo w porządku. A co wy o tym sądzicie? Co wy sądzicie o swoich nagrodach? Podzielcie się swoimi trafami w komentarzu, koniecznie, absolutnie koniecznie napiszcie. Równie koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Moi drodzy, stoimy niestety w miejscu. Od jakichś 2 tygodni zatrzymaliśmy się na tym progu 449 000 subskrypcji. No przebijmy te 450 000 subskrypcji. Błagam, zróbmy mi taki prezent noworoczny. Byłbym bardzo wdzięczny. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, na razie, no i pa pa, cześć!